Witam! Z tej strony MWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, jesteśmy na kolejnej mapce od Hubiego. Oh yeah, słuchajcie, bardzo się z tego powodu cieszę i na samym starcie chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli pod tym filmem będzie 10 tysięcy łapek, albo nawet więcej, bo tutaj widzę, że Hubi proponuje 18... Nie, on dziękuję za 18 tysięcy łapek w górę, ja też dziękuję, fajnie by było, jakbyście tu wbili też 18 tysięcy. Jak będzie 10, obiecuję wam, że drugi raz wam zagram, słuchajcie, na czym... O, yo, oh yeah, nigga, nigga, o. No, na tym wam, słuchajcie, zagram, jak będzie 10 tysięcy łapek w górę, bo już grałem, jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam na wczorajszy film Super Przygody, bo tam właśnie sobie coś takiego robiłem. Ale słuchajcie, i jeszcze tak szybko, bo może przedłużam jak zawsze, ale wiecie, żulenie na początku odcinka, a później spokój, okej, git? Więc jeżeli jesteś jeszcze nowy na kanale, możesz zasubskrybować mój kanał i dzwonkować, bo jak ci się nie wyświetlają moje filmy, to wiesz, dajesz dzwoneczek i ci się powiadomienia wyświetlają, ale dobra, starczy tego dobrego. Co my mamy tu napisane? Tu mamy zasady, to niesamowite. Nie, to niesamowite to jest... Aha, okej, dobra. To niesamowite, to jest 6. mapa dla MWK od Hubiego. A zrobił tą mapę, bo było 18 tysięcy łapek w górę. To jest niesamowite, no to jest niesamowite. Potraficie bić rekordy. Ja nie wiem, czemu ja mam game moda. W ogóle zrobiłem dziury tutaj, patrzcie. Patrzcie, zrobiłem tu dziury przez przypadek. Dobra, tutaj mamy zasadę i historię. Czekajcie, ja włączę dźwięki. Okej, troszkę głośniej. Co my mamy? Najpierw zasady. Włącz czat, graj na normal, game mode 2, czytaj uważnie wszystko i historię zacznij czytać, jak zaczniesz grę. Nie cheatuj. Okej, dobra. Czyli co ja miałem zrobić? Czekajcie, miałem włączyć czat. Właśnie, włączymy sobie, słuchajcie, czat, bo mam wyłączony jak zawsze. Okej, tutaj pyk. Jeśli będą dobre, wszystko jasne. Jesteśmy, słuchajcie... Naprawdę, czemu jesteśmy w więzieniu? Dobra, przeczytajmy sobie historię, tak jak tu Hubi mówi. Tym razem trafiłeś do więzienia dla youtuberów. Musisz uciec. Misja. Przeszukuj skrzynię, handluj i szukaj wskazówek, które pomogą ci uciec. Okej, jakbyście nie wiedzieli, to ostatnia mapa też była na podstawie Minecraft więzienie, które mi się naprawdę bardzo podobało, więc widzę, że Hubi tutaj poleciał w tą samą stronę. O, mamy jakiś tutaj goldzik. Mamy tu nawet Shendy'ego. Shendy jest, słuchajcie, w tym... Shendy uratuje cię! O nie, dobra, Shendy jest villagerem? Jak to? Jak to? O co chodzi? Dobra, weźmy sobie miecz, co? Jak tutaj daje nam Shendy... O, mamy kolejne, słuchajcie, golden nugget, okej, dobra, co my tutaj mamy? Coś tu jest? Tu nic nie ma. Dobra, musimy, słuchajcie, przeszukać całe więzienie, a widzę, że tutaj mała zmiana była. Co my mamy tutaj? Mamy Kosiego, okej, cześć Kosi. Dobra, weźmiemy sobie tutaj, okej, parę stejków, dobra, weźmiemy sobie, o, 4... Mamy coś w skrzynce. O, mamy nawet buciki, słuchajcie. Zarąbiście. Dobra. Gdzie by tu teraz pójść? Teraz tutaj, zobaczmy, co tutaj się znajduje. Co my tutaj mamy? O, kolejne, słuchajcie, pieniążki. Kolejne pieniążki, bardzo spoczko. Teraz pójdźmy na górę, bo tu chyba wszystkie. Dobra. Pójdźmy teraz sobie na górę. Możemy tu wejść na górę? Możemy. Dobra. Tu są, słuchajcie, schody. O, pięknie, pyk. I przeszukujemy dalej. Zobaczymy, może coś ciekawego znajdziemy. Na razie znaleźliśmy Kosiego i... O, tu comment block widzę, jakiś fajny. Cześć, comment blog. I tutaj jeszcze mamy skrzyneczkę, a tu same gold nugget. To nie wiem, czy to jest nam potrzebne w sumie, bo mamy mieczek. O, i znowu opuszczona, słuchajcie, cela. Znowu... I mamy tam trapdoor. Mamy tutaj trapdoor. Ej, halo. Okej, nie wiem, o co chodzi. O, mamy zbroję. Notatka pierwsza. Okej, do dywanu. Okej, zobaczymy. Ubierzmy to. Mamy notatkę pierwszą. Jeśli to czytasz, to już nie ma mnie w tym więzieniu. Pomogę ci uciec z tego miejsca, tylko musisz poszukać moich notatek. Weź zbroję ze skrzyni, przyda ci się moja... Kolejna notatka jest w kantorku Doknesa. Hubi. Okej, dobra. Kantorek Doknesa w ostatniej mapce też był. Co my tu mamy? Kuchnia. O, mamy tu kuchnię nawet. Patrzcie. O, spiżarnia. Możesz mnie upiec. O nie, możesz mnie upiec. O nie. Zobaczmy. O, możemy tutaj upiec. Dobra, to witam bardzo serdecznie na kanale Gotuj z MWK-om. Słuchajcie, ogólnie gotujemy dzisiaj chickena i rybcie. Oh my gosh. Dobra, co my tutaj mamy? A tu jest kanalizacja jakaś, tak? Dobra, to niech to nam się przesmaża. W sumie nie wiem, czy to będzie nam za bardzo potrzebne, ale dobra. Kantorek Doknesa teraz szukamy. Kantorek, gabinet szefa, gabinet szefa. Czy coś tutaj się znajduje? O, znalazłem coś. To będzie pewnie trzeba wykopać, tak jak w poprzednim odcinku, słuchajcie, z tej mapki. Tutaj mamy wyjście, czyli znowu będziemy musieli zdobyć, słuchajcie, obsydian. Kantorek Doknesa. Doknes umarł! Oh no! Co ci się stało, Doknes? Tu mamy do dywanu, dobra, tu mamy skrzynkę, ale czemu... Ja nie mogę, już wiem, co się dzieje w kantorku zawsze. Patrzcie, co się stało z Doknesem. Doknes umarł, czy... Doknes! No, dobra, bierzemy notatkę i uciekamy stąd. Uciekamy cię, zostawiam cię, Doknes. Kurczę, zapalcie znicza i napiszcie Doknes, żyj! Napiszcie tak, dobra, notatka numer 2, uwaga. Teraz musisz znaleźć pomieszczenie, gdzie jest do zniszczenia stone. Tam nie było stone'a chyba, tylko tam był, słuchajcie, sandstone z tego co widziałem, nie? Tu był sandstone? Tak, sandstone. Okej, a nie mogę... A nie mogę niszczyć w ogóle, czekajcie, game mode 0. Okej, a nie, nie tutaj, aha, dobra, a ja myślałem, że tu tutaj, bo ostatnio tutaj było, dobra, musimy teraz znaleźć nie sandstone'a, tylko zwykłego stone'a, okej, to będzie wyzwanie chyba, co? Coś mi się tak wydaje, dobra, szukamy zwykłego stone'a, nie, to nie będzie na pewno tutaj na górze nigdzie. Na pewno, chociaż tu może być, tutaj może być, bo tam nie ma pod tym, słuchajcie, żadnej celi. Ale ja tu widzę trapdora, którego... Nie wiem, czy powinienem to łóżko niszczyć, ale nie było nic powiedziane. Dlatego, słuchajcie, to łóżko udajmy, że tutaj jest, dobra? Udajmy, że to łóżko tu jest, ja... Pewnie jest inny sposób po prostu na wejście tam, wiecie? Ja tak sądzę, ale dobra, zejdźmy sobie na dół, bo to będzie raczej na dole, chyba że w kuchni. Czekajcie, zobaczmy, czy w kuchni tutaj nie... Nie, tutaj nic nie ma, okej. Okej, tutaj nic nie ma. To idziemy sobie tutaj. Tutaj w celach gdzieś powinien być stone. Chyba że... Kurczę, no nie zwróciłem uwagi, a może już minęło. Pewnie już wyjdziecie pisać w komentarzu, no minęli w tej minucie i w tej, bo tak zawsze, słuchajcie, wypisujecie, nie? Że jestem ślepy i tak dalej, no słuchajcie, nie, to gold, to nie. Ej, no gdzie jest to, słuchajcie? Ja tego nie widzę, w kantorku tutaj nie ma czasem? Boże, znowu odwiedzimy Doknesa, jak się z tym czujecie, Boże Święty, Nie, to też nie ma, kurczę, gdzie jest ten... Oj, Jezu, czemu to tak laguje? O, mamy tutaj wejście na dach, tu mamy stoł na mordeczki, okej, dobra. Czyli tu to jest wejście na dach, okej, i coś tu mamy? I tu jest... O kurcze, dobra, mamy kolejną notatkę, mamy notatkę numer 3. W kuchni są kraty, rozwal je i idź tam, gdzie prowadzi woda. Żeby je rozwalić, potrzebujesz pilnika do krat. Moja kolejna notatka jest za obrazem Hubi, okej, a tutaj nie możemy wyjść, okej, dobra, czyli wracamy sobie. Czyli musimy teraz użyć pilnika, tak? Pilnika musimy użyć, ale skąd my pilnik weźmiemy, mordeczki? Skąd my pilnik weźmiemy? Bez kitu. Żadnego pilnika tutaj nie widziałem. Może rozwalimy to kilofem, co? Bo to jest do stone'a, ale nie mamy... To jest do dywa... Albo to jest wszystko podpisane. O nie! Czy my znajdziemy, słuchajcie, pilnik? Idźmy do kuchni, może tam jest jeszcze, słuchajcie, jakaś zagadka. Albo może pójdźmy tutaj w dół, co? Pójdźmy tutaj w dół, chociaż ja coś czuję, że coś zepsułem, że będzie kolejny itemek, który nas doprowadzi tutaj, albo i nie, dobra, tutaj nic nie ma, okej, nieważne, nieważne. Chciałem zobaczyć tylko, co tam jest, dobra, mówmy się. Sprawdzałem tą skrzynkę, sprawdzałem, dobra, to idźmy, słuchajcie, do kuchni, zobaczymy, może tutaj coś się jeszcze kryje, ale tu pilnika nie było, dobra, rozwalamy te kraty kilofem, wybaczcie mi, ale no kurczę, pilnik czy kilof, nieważne, nieważne, dobra. Jest, o kurczę, jest, czy my jesteśmy w piwnicy? Boże, ja nie wiedziałem, że więzienie ma, słuchajcie, tutaj nad piwnicą. Oh no, spawner, dobra, git. Zabiję go, bo kurczę, będzie nas zaraz... Wow, co to za dziwne lagi był? Czy ja jestem na singlu, a mam, słuchajcie, lagi? To jest strasznie dziwne, dobra. Pokonaliśmy tutaj, ich, nie wiem czemu tu jest woda, nie pytajcie, dobra, mamy elytrę do łóżka, okej, czyli tam teraz mieliśmy zejść, dobra, nieważne, nieważne, przeżyłeś, może było ciężej, ale warto, masz tutaj elytrę i sikierkę do zniszczenia łóżka, pod łóżkiem w mojej celi jest, aha, dobra, to już wiadomo wszystko, dobra, ej, ale bardzo fajnie mi się, bardzo mi się ta mapa podoba, słuchajcie, wiecie, bardzo mi się podoba, wysyłajcie mapki ze screenami na mojego maila, macie go napisanego, słuchajcie, w opisie i bardzo, ale to bardzo fajna mapa, kurczę, na podstawie jakiejś fabularnym takim. Bardzo mi się takie mapki podobają, bo bardziej się wczuwam niż w te takie, gdzie trzeba po prostu przejść, rozumiecie? Więc jak robicie mapki i chcecie, żeby mi się podobała tak serio, to róbcie jakąś fabułę własną, wymyślajcie. Bo ja zauważyłem, że bardzo często się mapki powtarzają, a to nie jest zbyt fajne, jak gram już, nie wiem, nagrywam te mapki, wiecie, prawie codziennie i jak gram ciągle w takie same albo podobne, to jest naprawdę troszkę męczące, ale dobra, teraz możemy i zniszczyć te łóżko, bo niby możemy, więc udajmy, że zniszczyłem te łóżko, słuchajcie, za pierwszym razem wszystko się udało, wiecie o co chodzi. Teraz musimy ubrać elytrę i tutaj właśnie będzie chyba bug, który nie wiem czy zadziała. Mam nadzieję, że zadziała, bo ostatnio mam z nim problemy, ja nie wiem, czy on nie zawsze działa, czy jak to... Będziecie teraz słyszeć moją klawiaturę, nie? Będziecie, o kurczę, o dawaj, no MWK dawaj. Może tu mamy za mało miejsca, ale nie, no powinno to działać, halo. Halo, okej, dobra, a może zdejmijmy jeszcze budki? Może budki to dają takie... Nie wiem, weźmy... Ja nie pamiętam, słuchajcie, dlaczego. Na game modzie pewnie by zadziałało. Na game modzie zaraz zadziała, patrzcie. O, widzicie? Na game modzie od razu działa. Ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czemu to tak działa, ale na game modzie zawsze działa. O nie! No nie mówcie mi, że ja tego nie przejdę teraz. No, no dlaczego? Dlaczego Minecraft? Minecraft, dlaczego? Nie, tak się nie robi. Spróbujmy, albo dobra, przejdziemy to na game modzie może ten odcinek, co? O, widzicie? O, widzicie? Ej, no co jest? Kurczę. Dobra, sorry, wybaczcie mi, chciałem to zrobić, ale nie chcę też przedłużać za bardzo, wiecie? Nie chcę przedłużać, bo powinno to się udać niby, ale się nie udało. Diaksowy wiertło chyba powinno być. Czekajcie, jaka teraz notatka? Chyba szósta, nie? Szósta, dobra, tutaj mamy notatkę szóstą. Uwaga, to już koniec, możesz uciekać. Oh yeah, teraz możemy uciec, słuchajcie, sobie na spokojnie. Mamy tutaj diaksowy nie wiem, co to miało być, nieważne. Wybaczcie, że nie poleciałem tutaj bugiem, no ale sami widzicie, że to nie zawsze wychodzi. Nie zawsze to wychodzi, dlatego, no, nie chciałem się spinać, na spokojnie, słuchajcie. Teraz sobie idziemy się wydostać stąd, tak. Udało nam się uciec z więzienia, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo fajnie. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale teraz będzie odcinek więzienia u mnie i to już niedługo, słuchajcie, więc myślę, że bardzo spoko. Możecie napisać, czy czekacie. Oh yeah, uciekamy, słuchajcie, z więzienia. Oh yes! Halo? Hej! Halo! Czy ja muszę rozwalić cały obsydian, czy co? Ej, czemu ta półpłytka nie działa? Ja chciałem uciec, halo? No! No! Dobra, czekajcie, ja tu wezmę szybko na game modzie. Zobaczymy, jakie tutaj... Tutaj nic nie ma! Oh no! I co teraz? Hubi, co ty? Co się stało, że tu nic nie ma? Ja nie mogę! Dobra, słuchajcie, wejdziemy sobie, może tutaj jakoś znajdziemy końcówkę. Tutaj jest to... Dzięki za zagranie, okej. Patrzcie, tutaj samolot w ogóle zbudował, jaki zarąbisty, oh my gosh. Ale będzie fajnie wybuchał, mówię wam, dobra. Sobie wbijamy i uwaga, co my tu mamy. Dzięki za zagranie na mojej mapie. Już robię kolejną z inną historią, teraz pobaw się TNT, uciekłeś MWK. Udało mi się, słuchajcie, udało, więc ja byłem MWK, mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i być może w następnym odcinku... wam zaśpiewam. No, więc myślę, że to jest spoko, słuchajcie, taka, wiecie, nagroda za łapki w górę, a jeżeli nie subskrybujecie, to możecie to zrobić, słuchajcie, już tutaj macie wyświetlony, jak to się robi MWK, jak się, kurczę, subskrybuje kanał MWK, macie właśnie wyświetlany, my sobie przez ten czas, o właśnie, zbombardujemy sobie, kurde, tutaj więzienie, więc bardzo spoko. A taka prośba do Hubiego. Hubi, zrób teraz jakąś zarąbistą mapkę fabularną, nie odnośnie więzienia, tylko taką ogólną. Byłoby zarąbiście, jakąś długą. I się nie śpiesz, stary, bo zauważyłem, że zawsze jak coś powiem Hubiego, to on to robi i to jest bardzo spoczko, wiecie? Bardzo spoczko, że zazwyczaj mnie rozumie i zazwyczaj bardzo fajnie robi te mapki. Uwaga, patrzcie, teraz nie będzie... samolotu. Samolot zniknął, ja byłem MWK, mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał. Jeżeli tak, wiecie co robić, trzymajcie się, pa, pa. Ojej, wyglądam, kurde, jak motyl, nie? Albo jak jakaś wróżka, patrzcie, jak jakaś wróżka. Halo, o, patrzcie, jestem wróżką ognia, pyk, 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 ojej, podpalam świat. Dobra, ja byłem MWK, pa, 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 pa. Jezu święty, ja się czuję czasami jak w kościele.